Wiemy już, jak działa mechanizm trasowania. Wobec tego możemy stworzyć nasz pierwszy kontroler. W celu stworzenia naszego pierwszego kontrolera klikamy prawym przyciskiem na folder Controllers w naszym projekcie. Wybieramy Add, a następnie Controller. Na początku stwórzmy sobie pusty kontroler. Możliwe są również opcje stworzenia kontrolera na podstawie modelu i taki mechanizm zwany scaffoldingiem wygeneruje dla nas odpowiednie akcje w tym kontrolerze, takie jak odczytywanie czy zapisywanie. Może też również stworzyć gotowe widoki na podstawie modelu oraz kontrolery. I może nam to zaoszczędzić sporo czasu, ponieważ jest to kod, który się powtarza. Tak samo wszędzie dodajemy, edytujemy rekordy i tak dalej. Na potrzeby teraz nauki stwórzmy sobie pusty kontroler, żeby zobaczyć, jak wygląda jego struktura. Konwencja nazywania kontrolerów jest bardzo prosta. Na początku podajemy nazwę kontrolera, a następnie zostawiamy słowo kontroler. Nazwijmy sobie nasz kontroler jako test kontroler, z tego względu, że będziemy sobie testować, jak działają nasze kontrolery. Powstaje klasa TestController, która dziedziczy po klasie Controller. Jak dobrze wiemy z poprzedniej lekcji, żeby dostać się do naszego kontrolera, będziemy musieli po naszym domyślnym adresie wpisać nazwę test w pierwszym członie adresu URL. Następnie, żeby dostać się do domyślnej akcji index, będziemy musieli wpisać index. Jak działa kontroler? Po dotarciu żądania do naszej akcji konkretnej na podstawie adresu URL, właśnie aplikacja skieruje nas w to miejsce. W tym miejscu komunikujemy się z modelem, który jest odpowiednio przetwarzany, a następnie nam zwracany do kontrolera oraz przekazujemy ten model naszemu widokowi. Jak wcześniej wspominałem, tak naprawdę w naszej aplikacji model istnieć nie musi. Jeśli chcemy stworzyć serwis, który zawiera się z kontrolera i widoku, wtedy po prostu będzie to statyczna strona www, która swoje dane trzyma w widoku aplikacji. Teraz tak. Nasza metoda, czyli akcja, oczekuje, żebyśmy zwrócili jakiś action result. Tak naprawdę action result może być kilka i może to być na przykład treść jakaś, czyli content. Na przykład możemy tutaj sobie zwrócić ciąg tekstowy. Witaj świecie. Może to również być na przykład plik, właśnie widok, który był przed chwilą, widok częściowy, o których sobie opowiemy później, czy na przykład dane w postaci JSON-a. Może to również być przekierowanie do innej akcji. Zobaczmy teraz sobie, jak zadziała właśnie to, co tutaj stworzyliśmy, czyli po wejściu do naszego testowego kontrolera chcemy trafić do domyślnej akcji, która wyświetli nam w naszym ekranie pustą stronę z napisem Witaj świecie. Odpalmy więc sobie naszą aplikację. I po krótkiej chwili naszym oczom ukaże się strona główna. Zmodyfikujmy sobie teraz nasz adres URL, żeby dostać się do wymaganej przez nas akcji. Wpisując test, bo taki kontroler nas interesuje, od razu znajdziemy się domyślnie w naszej akcji index. I tak oto właśnie stworzyliśmy swój pierwszy kontroler. Zróbmy teraz sobie akcję, która przyjmuje jakiś parametr, a następnie go zwraca. Na przykład chcemy, żeby nasza aplikacja nas przywitała. Wobec tego nazwijmy naszą akcję hello, a jako parametr przyjmiemy sobie ID, w którym podamy nasze imię i zwrócimy je naszej aplikacji. W tym momencie, jeśli odpalimy sobie naszą aplikację oraz w adresie URL wpiszemy
kontroler, test, metodę hello, a następnie jako parametr podamy nasze imię. Nasza aplikacja nas przywita. Nie chcemy jednak, żeby nasza aplikacja zwracała samą treść w postaci tekstu, tylko żeby zwracała konkretny widok w postaci strony HTML i właśnie tym zajmiemy się na kolejnej lekcji.